dom, w którym mieszkasz, to jesteś ty. Twoja osobowość, twoja dusza zamieszkuje ten dom, w którym ty jesteś. I dobrze byłoby, żebyś zadbał o ten dom, nie tylko nie zaśmiecając go jakimś tam śmieciowym jedzeniem, ale żebyś zadbał, żeby w tym domu przede wszystkim panowała miłość. I informuję cię, jeżeli nie wiesz, co to jest miłość, to czemu nie wiesz? Bo innym ludziom zależało na tym, żebyś się nie dowiedział, co to jest miłość. To znaczy, żebyś nie czerpał radości, nie czerpała radości z posiadania ciała, żebyś nie czerpała radości z przyjemności. I dlatego można nie dbać o swój dom, nie dając sobie żadnej przyjemności. Może być smutny, może być nawet czysty, może być nawet posprzątany, ale jak nie ma w środku kwiatków, dobrze wiesz, o czym mówię, to wcale tam radośnie nie jest. Jak w tym domu nie ma obrazków, to nie jest wcale wesoła. Dobrze wiesz, o czym mówię. I dlatego informuję cię, że można żyć szczęśliwie, można korzystać z miłości i można korzystać z seksu. Seks po to dostał człowiek, żeby móc stworzyć cudowny związek, ale również po to, żeby mógł się cieszyć tym, że żyje, tym, że istnieje, tym, że może przeżyć orgazm. I dlatego informuję cię, że człowiek bez orgazmu jest jak dom bez kwiatka.